Hej, hej! Jestem Kuba. Witam Was w klubie Primusia i Werki. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ładną gwiazdkę z pistoletu na klej. Co nam będzie potrzebne? Przyda nam się nożyk tapicerski, brokat. Będziesz musiał sobie wydrukować wzór gwiazdki. Woda, gąbka, ozdobny sznureczek, a do tego kawałek szkła. No i oczywiście pistolet na klej. Taki pistolet możesz kupić w każdym większym markecie i kosztuje dużo. Taki około 20 zł. Mniejsze wersje kosztują nawet 5 zł. No to zaczynamy. Wydrukowany wzorek gwiazdki ustaw przed sobą. Połóż na nim kawałek szyby. A teraz szybę musimy dobrze zmoczyć, tak żeby silikon z naszego pistoletu się do niej nie przylepił. Pamiętaj, żeby pistolet wcześniej podłączyć do prądu, a on musi się chwileczkę rozgrzać. Ta końcówka jest bardzo gorąca, musisz bardzo uważać, a najlepiej poproś o pomoc tatę albo mamę. No to zaczynamy. Pamiętaj, żeby ramiona, gwiazdki, wszystkie linie były dosyć grube, tak żeby gwiazdka nam się nie połamała, kiedy będziemy ją odczepiać od szyby. Prowadzimy na początek grubą linię po obrysie naszej strzałki, a za chwilę wypełnimy ją w środku. Nie przejmuj się, jeśli wyjedziesz trochę za linię. Gwiazdka nie musi być idealnie równa. Ok, obrys mam już prawie gotowy. No to teraz wypełniamy gwiazdkę w środku. Nasza gwiazdka już prawie gotowa. Ostatnie pociągnięcia kleju. Ok. Póki klej jest jeszcze gorący, posypujemy całość brokatem. Ja akurat wybrałem złoty, żeby moja gwiazdka ładnie się błyszczała na choince. Im więcej brokatu, tym bardziej będzie się błyszczeć. Gwiazdka już porządnie obsypana. No to sprawdźmy, czy już będzie gotowa. Klej już nie jest gorący, ale jeszcze jest trochę miękki. Dajmy mu jeszcze chwilę. A gotowa gwiazdka będzie wyglądała o taki sposób. A właśnie. Zobaczmy, czy uda nam się ją odczepić. Gdyby nie chciała odejść, możemy sobie pomóc troszkę nożem tapicerskim. Jest bardzo ostry, musisz uważać, a najlepiej niech zrobi to za ciebie tata albo mama. No, już powoli zaczyna odchodzić. Proszę bardzo. No, tym razem wcale nie była taka uparta. Nasza gwiazdka już prawie gotowa. Z drugiej strony tak samo możesz ją obsypać brokatem.
a do jednego z czubeczków przykleimy kawałek ozdobnego sznurka. Przeschnie, żeby nasza gwiazda nie spadła. Chociaż wtedy możesz pomyśleć życzenie. Zobaczmy. Proszę bardzo, gwiazdka gotowa. Usuwamy tylko nitki kleju, które nam tutaj zwisają i już możemy wieszać ozdobę w oknie albo na choince. Powodzenia! Ten i więcej pomysłów znajdziecie na stronie klubu Primusia i Werki. Przygotowaliśmy tam dla Was opis krok po kroku i zdjęcia. Adres znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w następnym odcinku.